Jeszcze przed przerwą piękna akcja Kamila Grosickiego, asysta reprezentanta Polski i idealne wykończenie Eftymisa Kulurisa, piąty gol Greka w obecnych rozgrywkach i w Szczecinie remis 1-1. Zaraz po przerwie Grosicki trafia do siatki, ale chwilę wcześniej sędzia Piotr Lasek przerywa grę. Zagranie ręką Michala Saczka, Kamil Grosicki z 11 metrów na 2-1 dla portowców. Podobnie jak Kuluris, Grosik też ma 5 trafień na koncie w tym sezonie. Pogoń w meczu na szczycie odrabia straty i pokonuje Jagiellonię 2-1. Jaga spada na drugie miejsce w tabeli.